Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Jakiś czas temu dałam takie ogłoszenie na mojej community, żebyście zagłosowały, czy chcecie odcinek o takiej bardzo niebanalnej i niszowej marce, całkiem nowej Acro. Są to specjalne perfumy, które powstały w zasadzie oparte o naszą taką takie człowieczeństwo, taką naszą naturę, ludzką naturę odnośnie tutaj takich niezbyt fajnych zachowań albo może habitów i takich uzależnień, bo brakowało mi tu słowa, więc koniecznie zostańcie ze mną. Ja myślę, że to są na tyle niszowe zapachy, na tyle jakby takie fascynujące, że warto im się przyjrzeć i przyjrzę się 7 tu zapachom. Mam też tutaj 2 nowe, które wyszły niedawno. Dzięki mojej koleżance serdecznie jej dziękuję, także koniecznie zostańcie ze mną. Powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek jest taki specjalny, przyjrzymy się to naszym uzależnieniom. Dla mnie ten temat jest strasznie fascynujący, kiedy rozmawiałam właśnie z moją koleżanką o tym, że wyszły niszowe perfumy, a w zasadzie one nie wyszły, one już jakiś czas są, bo marka jest od 2019 roku, no ale było to na tyle fascynujące, że ona trafia powoli w takie butikowe miejsca, mniej więcej też w moim sklepie i dzięki niej właśnie dostałam tutaj próbki do testowania i jest mi niezmiernie przyjemnie właśnie przedstawić dzisiaj Wam markę Acro. Acro jest to inaczej słowo uzależnienie i dziś będziemy przyjrzymy się zapachom, 7 zapachom, jak dobrze pamiętam, które imitują nasze uzależnienia. Ja Wam powiem, że przyjrzałam się właśnie, jak powstała ta marka. Jest to ciekawe, że za tą marką stoi bardzo popularny nos perfumeryjny, który stworzył wspaniałe zapachy. W zasadzie marka powstała z spotkania 2 takich osobowości, Jacka Miskelli i Anai Crisp, córki znanego nosa perfumeryjnego Olivera Crispa, który stworzył m.in. zapachy dla Givenchy, Estee Lauder, Diora i to bardzo znane, a także dla Terry Maglera. On został jakby natchniony właśnie przez spotkanie tych 2 osobowości. Mniej więcej historia polegała na tym, że kiedy Anais przyjechała tutaj właśnie do Londynu, zatrudniła się w Lanbrock Grove, w takim pubie. No i tam przeżyli dużo swoich takich przygód, między innymi przechodząc przez uzależnienia, czyli paląc zioło, przyglądając się klientom, którzy właśnie pili whisky, czy na przykład dużo palili itd. itp. I stwierdzili, że to jest fajny koncept właśnie na jakby skreowanie taką zrobienie czegoś innego w świecie perfumeryjnym, a w zasadzie takich stworzenia perfum, które będą odzwierciedleniem naszych tutaj złych uzależnień. No i tak powstało. Ja myślę, że jest dużo ludzi, słuchajcie, jest coś takiego, że lubimy wąchać, nie wiem, zapach cygara, czy lubimy zapach druku, czy lubimy świeży właśnie takiej zmielonej kawy, czy innych rzeczy. Może na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, no ale tak już jest. Ja mogę się przyznać, że niezmiernie, niecierpliwie czekałam tutaj na próbkę zapachu, który imituje druk i tatuaż, czyli takiego ink. A powiem zaraz Wam, omówię, co ja na ten temat sądzę. Tak jak tu wspomniałam, marka powstała całkiem niedaleko, w 2019 roku i jest to takie połączenie londyńskiego lifestyle'u z spojrzeniem też paryskim. Słuchajcie, i ojciec, kiedy dowiedział się właśnie, że ona stwierdziła, że to był super pomysł do stworzenia takich nowatorskich, niszowych, trochę dziwnych i bardzo kontrowersyjnych zapachów i inspirowanych właśnie tym całym Portobello Market i tym londyńskim klimatem, stwierdzili, że czemu nie spróbować. No i tak powstała marka Acro. Ja przedstawię Wam dzisiaj, słuchajcie, 7 zapachów.
Pięć z nich są bardzo znane, znaczy znane, one są już na rynku dość długo, natomiast dwa dopiero jakby wyszły, a przynajmniej tu w Londynie je dopiero dostaliśmy, więc chciałabym Wam je przedstawić. Butelki są, ja Wam wstawię tutaj w głównym rogu, w jednym z rogów, jak wygląda butelka. Ona jest bardzo prosta, minimalistyczna, słuchajcie, ale najważniejsze jest, co kryje się w środku, jaka inspiracja. Powiem Wam, że mam swoje dwa ulubione zapachy. Reszta, obiecam mojej koleżance, że nie będę mówić negatywnie. Reszta jest, słuchajcie, jak dla mnie, nie wiem, no są różni ludzie, mają różne uzależnienia i może dla nich te zapachy będą super, natomiast dla mnie są bardzo, bardzo kontrowersyjne. Ale chodzi o przekraczanie tutaj tych limitów, które mamy w życiu. Nie, słuchajcie, o, mam tą buteleczkę. Tak wygląda właśnie buteleczka Każyk z perfum. Przyjrzyjmy się pierwszym i ja przyznam się szczerze, że ja nie chciałam sikać ich na wizji. Ja chciałam mieć jakby takie odzwierciedlenie, jak one się już utleniły przynajmniej po 30 minutach, bo ja miałam tą przyjemność testowania ich też w perfumerii, ale tu sobie psiknęłam właśnie na kawałki papieru, nie papieru, a takiej tekturki fajnej i chciałabym Wam je właśnie przedstawić. Pierwszym zapachem, aha, cenowo wychodzi także 100 ml, 140 funtów. Ja wiem, że one są dość popularne chyba w USA, tak w Ameryce wiem, że one były jakby wcześniej, no ale wiadomo, był COVID itd. A także no nie wiem, jaki jest tam odzwierciedlenie, ale widziałam, że jakieś filmy też tam były na YouTubie. Więc nie po raz pierwszy ta marka jakby gości tu na YouTubie. No ale po kolei przyjrzyjmy się pierwszemu zapachowi, który nazywa się Awake. Jest to woda perfumowana. Słuchajcie, ja oczywiście mam dzięki mojej koleżance próbeczki w takich właśnie kartonikach i taki jest kartonik do perfum. Mam zapach Awake, który był inspirowany, słuchajcie, tada, już Wam mówię, kiedy rano się budzimy i chcemy pić taki espresso, które nas pobudza do dnia i dodaje tutaj energii, czyli taki bardzo skoncentrowany, energetyczny hit, uderzenie takiego lekko słodkiego, lekko gorzkiego zapachu kawy. Głównymi nutami są, słuchajcie, Santos Coffee, więc jakaś santońska kawa. Też jest zielony kardamon, jest vetiver, który ja osobiście gdzieś tam wyczułam i jest też włoska lemonka, słuchajcie, i ja tu sobie już psiknęłam, tak jak Wam mówię, i wącha. Słuchajcie, pierwsze uderzenie, kiedy psikniecie, rzeczywiście macie obraz kawy, czyli tą filiżankę kawy, która na Was czeka. Jest, powiem Wam, że to jest świetna imitacja, jest to jeden z moich ulubionych zapachów, bo ja lubię tą kawę. Jest to taka kawa troszkę słodka, jakby trochę mokka, ale no mogę się zgodzić, że jest to właśnie espresso, coś przepięknego. Ja mówię, ten zapach ja już przyknęłam, więc on już się ładnie tutaj rozłożył i ta projekcja, one są dość mocne, słuchajcie, czyli jak nie lubicie tego zapachu, to może być to niekoniecznie trafione, bo wtedy ciężko go gdzieś tam usunąć, ale przepiękny, gorzko-słodki oddźwięk kawy. Ja nie czuję tu tego wetiveru, ale naprawdę uwierzcie mi, jak się spsikacie, to macie wrażenie, że piłyście kawę albo gdzieś jeszcze ten aromat kawy jest. To jest zapach Awake. Teraz przystąpimy do następnego zapachu i tak sobie planuję iść, że tak powiem, po kolei przez te zapachy. Tak, zapach Awake. Następnym będzie tutaj, już sobie szukam, zapach Smoke, czyli cygar, albo w ogóle odnośnie palenia. Patrzę, jak sobie znaleźć, słuchajcie, bo nie jest łatwa ta nawigacja, moim zdaniem, jeśli chodzi o tu natrafienie szybko na te perfumy. I one są trochę w innym jakby ustawieniu, tu dla mnie jest Smoke, już sobie wchodzę, pokażę Wam zaraz buteleczkę, także bądźcie cierpliwe, ten internet tu trochę szwankuje mi. Tak wygląda prawdziwa butelka, słuchajcie, a więc Smoke,
Ja już sobie, tak jak Wam już tu powiedziałam, psiknęłam wcześniej, mam ułożone. Jest to inspiracja, taka inspiracja, kiedy zaciągamy się właśnie tutaj takim tym dymem albo pierwszym takim pociągnięciem papierosa i konsumujemy to właśnie bardzo szybko i się tak też przy tym upajamy. Główne noty to jest bałkańskie liście tabako. Jest benzoina i jest bubtonka i kate. Nie wiem, co to jest kate, nie sprawdziłam, ale Wam podam pod filmem. Słuchajcie, dla mnie, nie wiem, ja nigdy nie paliłam cygar, nie lubię palić, nie lubię zapachu tytoniu generalnie, ale wiem, że są z Was i w ogóle dużo ludzi wokół mnie lubi. Dla mnie jest palenie no-no zupełnie. Natomiast ja czuję coś tu takiego kwaśnego, wiecie, coś takiego właśnie kwaśnego, może te liście gdzieś, tych cygaret. No dziwne, taki palony jakiś zapach, taki barbecue trochę bym czuła, więc ten zapach mi się tak średnio podoba, ale powiem Wam, że tutaj z takich informacji właśnie z naszej perfumerii, ten zapach jest najczęściej kupowany właśnie tu. Ten zapach takiego powonienia papierosów i cygar jest jak najbardziej popularny. Być może, bo dużo ludzi pali jednak mimo wszystko, no i gdzieś tam to jest dla nich taka niedościgniona rozkosz właśnie posiadania czegoś takiego. Następnym zapachem, do którego przejdę, będzie, już sobie tu zapisałam, mold. Czyli jest to zapach, słuchajcie, tylko to już odnajdę, bo one są w innej kolejności, czyli whisky. Whisky to jest takie doznanie Anise Jacka, kiedy oni rozlewali właśnie te napoje, między innymi whisky, w irlandzkim pubie. Główne noty to będzie właśnie whisky, jest rum, jest taki bardzo woody, drzewny, skórzany akord. No i jest patchouli i jest też taki trochę morski akcent. Miał on imitować, to jest taki syntetyczny zapach, oczywiście kiedy czujemy to whisky, tego likieru, gdzieś tam jakieś są ślady na naszej skórze, na naszych ustach. Tak właśnie miał ten zapach tutaj być oddany. Już Wam wącham, tak wygląda próbka. Słuchajcie, ja nie jestem zwolenniką alkoholu i tutaj whisky, więc mogę być nieobiektywna. Natomiast no on jest taki bardzo drzewny, gdzieś tam taki orientalny troszeczkę, ale dość spokojny. No nie wiem, dość sympatyczny zapach. Nie wiem, nie piłam whisky, więc tak jak mówię, może go dobrze nie opiszę. Bardzo gorzkawy, taki gdzieś słodki. To mi przypomina, słuchajcie, ten kawowy gdzieś, nie wiem czemu. No ale bardzo spokojny. Nie powiedziałabym, że jest to zapach typowego takiego alkoholu. Ale jeżeli będziecie miały ochotę jakby zweryfikować, to oczywiście zapraszam, jeżeli macie możliwość dostania, bo mi się wydaje, że ten sklep tu w UK i w USA on wysyła. I teraz najciekawszy zapach. Słuchajcie, haze, czyli takie oszołomienie czym? Ano marihuaną, czyli kiedy palicie właśnie weed i tutaj najbardziej on jest dla mnie kontrowersyjny, chociaż mam jeszcze dwa zapachy, które są bardzo kontrowersyjne i to omawiałam też z koleżankami z pracy. Jest to taki zapach, taki kiedy macie oddech, kiedy próbujecie tego właśnie narkotyku, albo nawet nie narkotyku, tego zioła i gdzieś on jest wszędzie, wgryza się w ubranie, w Was, oczywiście w Wasz oddech. Jest tutaj w nutach głównych, przepraszam, ja nie wiem, dzisiaj mam problem z wysłowieniem, absynt, jest eukaliptus, jest też spearmint, jest tu właśnie taki zielony bardzo akord i jest też sage. Słuchajcie, dla mnie jako od razu psiknięcie, tak wygląda zapach, naprawdę, słuchajcie, czuć, jakbyście paliły zioło. Jakbyście paliły po prostu weed i właśnie tą marihuanę.
Natomiast później on się robi bardzo zielony, bardzo bym powiedziała, tak jak ścinacie świeżą trawę, ale nie jest to taka przyjemna woń dla mnie. Jest to taki zmieszana ziemia, gdzieś taka ziemistość, gdzieś z tą trawą, która dopiero rośnie albo jest skoszona. No i oczywiście nie chcę być tu wulgarna, ale z takimi trochę odchodami gdzieś tam od piesków. Bo też do takiej konkluzji trochę doszliśmy. Od razu jak go psikniecie, naprawdę czujecie, że jesteście jakby otoczone osobą albo jesteście w tym pokoju, gdzie ktoś palił marihuanę. Natomiast później, tak jak mówię, to jest takiej świeżości, wyraźnie czuć takie peppermint, właśnie taką miętową gdzieś tam, miętowy aromat, no i takiej trawy i ziemistości. To jest bardzo kontrowersyjne, słuchajcie, ja nie wiem, kto by chciał używać coś takiego, bo generalnie tutaj, ja wam powiem, w Londynie, czy nawet jak byłam w Ameryce, czujecie ten zapach tej marihuany. W niektórych częściach to jest dozwolone albo niedozwolone i po prostu ludzie palą, żeby czuć się lepiej. No, tak już jest. To jest wszystko o naszych habitach i takich właśnie uzależnieniach. Następny zapach, na którego ja czekałam, tak, to jest ten, który bardzo mi się podoba. Słuchajcie, bardzo. Jest to dla wszystkich ludzi, którzy lubią czekoladę, czarną czekoladę. On się nazywa Dark. Ja patrzę, czy on jest tu w ogóle uwzględniony. Jest. Oczywiście, że jest, bo ciekawi mnie, co jest w nutach głównych. On wygląda oczywiście próbka tak samo. Buteleczka wygląda tak. I w nutach jest to takie, to jest zapach dla wszystkich, co kochają czekoladę, kochają gorzką czekoladę, kochają ten aromat, kochają ten zapach i taki naprawdę taka wyborność. To jest takie uzależnienie bardzo przyjemne, bym powiedziała, no bo kto nie kocha czekolady, i wzbudza właśnie taką serotoninę i taką przyjemność. Głównymi nutami oczywiście to jest kakaowiec, jest czarna czekolada, jest cynamon, jest orzechowy i waniliowa taka nuta. No i słuchajcie, naprawdę, jak od razu psikniecie ten zapach, czujecie czekoladę pyszną, czujecie taką przyjemność pyszną, taki pyszny gryz czekolady, tak to jest. Ja uwielbiam czekoladę dark chocolate, tą ciemną. I naprawdę, on jak się później gdzieś tam utlenia, to jest taka przyjemność właśnie trochę kawowa, a trochę właśnie takiej czekoladowości, którą chcecie się otulić, czujecie się super. Moim zdaniem to jest świetny mood booster, czyli czujecie się świetnie, po prostu dodaje wam takiej przyjemności, że aż chcecie tego gryza czekolady. A czasem nawet może nie musicie. Tak sobie myślę, że może to uzależnienie to jest tak, że możecie walczyć z tymi uzależnieniami, bo przecież na przykład nie chcecie jeść tej czekolady, ale wąchacie i czujecie się super. Może tak samo jest z tym weed, właśnie z tym z tym zapachem, który imituje tą marihuaną i z cygarami. Być może. Być może to jest jeszcze jakiś antidotum właśnie dla ludzi, którzy są uzależnieni. Cudny, cudny. Ten zapach tak bardzo mi się podoba. Chętnie bym kupiła. Ja wiem, że ktoś tam kupił. Oczywiście te zapachy dopiero trafiły do tej perfumerii i do niektórych butików, więc one pewnie nie wszyscy o nich wiedzą. Ale teraz pokażę wam ostatnie dwa zapachy. Jeden, na który czekałam, to jest, nazywa się Night i on ma być inspirowany, słuchajcie, taką gorącą nocą, seksem, opętaniem. No i oczywiście też tu spermą, bo tak słyszałam od koleżanki. Głównymi nutami, buteleczka wygląda tak, także one są bardzo podobne do buteleczki i taki właśnie hieroglif jakiś tu jest nabazgrolony. Jest tu róża, bułgarska róża, jest, słuchajcie, szafran, nie wiem co to jest, agurut, muszę sprawdzić. No i jest taki, taki zielony też, zielony akord. Już wam spróbuję to przetłumaczyć, bo też zapomniałam nazwę, bo jest kminek, aha. I słuchajcie, ten zapach dla mnie jest wielkie no. Mi się robi niedobrze. Szczerze, mi się robi niedobrze. Sprawdzono w dwóch osobach. W moim sklepie mnie się rzeczywiście robi niedobrze. Czuję takie spocone ciało. Moja koszulka nawet była bardziej dosadna i spocone ciało pod pachami. Inna znowu stwierdziła, że czuje tą spermę. Dla mnie ja nie czuję tej spermy, ale jest coś
jest coś takiego fatalnego, co no, kojarzy Wam się właśnie z taką szybkim numerkiem, właśnie gdzieś tam tym seksem w ukryciu albo może i nie w ukryciu, ale coś fatalnego. Tak, tak, ja nie wiem, jak można tak pięknie, powiem Wam szczerze, że muszę przyznać rację, że one są pięknie, niektóre zwłaszcza zapachy pięknie. Tutaj Oliver Kress naprawdę starał się oddać tak stuprocentowo, tak jak czujemy to, tak jak nam się kojarzy. I tu mogę przyznać z czystym sumieniem, że na przykład ten zapach, chociaż dla każdego taka szalona noc kojarzy się z czymś innym, ten zapach właśnie night czy dark, czy nawet ten uderzenie tutaj świeżo palonej kawy, udało mu się oddać bardzo, bardzo wyraziście. I ostatni zapach, na który ja bardzo czekałam, to jest zapach inku, czyli takiego druku, ale to był inspirowany tatuażem, bo są ludzie, którzy są jakby inspirowani albo uzależnieni od tatuażu, od tatuaży, i tych tatuaży mają dużo. Głównymi nutami, słuchajcie, jest vetiver, jest czarny ink, jest jaśmin i wierzba. Próbka wygląda tak samo. Ja sobie tu psikam. Słuchajcie, na początku jak psikam, nie bardzo mi się podoba, a ja bardzo lubię zapach inku, bardzo lubię to takiego druku. Wydawało mi się, że nawet jeżeli on jest powiązany z tatuażem takim świeżym, gdzie on schnie dopiero, czemu nie? Ale rzeczywiście jest ten zapach druku, bardziej właśnie tego takiego, jak macie takie starodawne pióra, zamaczacie albo właśnie te naboje i tak pachnie ten ink, to tak właśnie to jest odzwierciedlone. Duże, ja bym dała 5 na 5. Bardziej chciałabym, żeby był taki inspirowany drukiem gazetowym, bo ja osobiście bardzo lubię i na pewno byłby to mój ulubiony zapach, ale on jest bardziej rzeczywiście tatuażami, ale przyznam szczerze, trafiony w dziesiątkę. Trafiony w dziesiątkę, słuchajcie. I tak podsumując wszystkie te zapachy, ja powiem Wam szczerze, że jeszcze jak pracowałam w Polsce, słyszałam różne tutaj opinie i różne wiadomości o takich bardzo kontrowersyjnych, niezbyt ciekawych albo takich wzbudzających takie skrajne emocje w zapachach, jak zapach właśnie waginy, czy właśnie tutaj spermy, czy jeszcze innych takich spoconych ciał, więc tu Akro świetnie się wpisuje. Nie jest to jakiś pomysł nowatorski, ale myślę, że fajnie, że z czymś takim wystąpili, bo tak jak widzicie, są różne uzależnienia. Będę się tu właśnie przyglądać, jak one się sprzedają w perfumerii. No i pewnie Wam znam jakąś relację. Jestem ciekawa, jak Wy postrzegacie takie zapachy, albo o którym zapachu Wy słyszeliście, a może słyszeliście właśnie tu o tych zapachach akurat. Także serdecznie Was zapraszam do komentowania. No i oczywiście będzie mi przemiło, jeżeli polubicie film, szerujecie, bo to jest też ważne, słuchajcie, żeby się kanał rozwinął. Postaram się też, żeby mieć takie trochę inne spojrzenie na perfumy i inne kontrowersyjne takie tematy też. No i oczywiście subskrybujcie i koniecznie tutaj kliknijcie ten magiczny guziczek subskrybuj, będzie mi przemiło i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa. Na zakończenie to Wam powiem, że moim ulubionym, bo nie wiem, czy ja tak chciałam, bo już patrzyłam na timer, że tak długo tutaj gadam o tym, moim ulubionym zapachem z tych, naprawdę ta czekolada jest wyśmienita, ten zapach inku jest wyśmienity i tak samo to uderzenie takiego ekspreso gorzko-słodkiego jest cudne. Resztę zapachów pominę, aczkolwiek uważam, że świetnie tu Oliver Kress się z tego zadania spełnił. Do zobaczenia, pa, pa.